Cześć, witajcie, ja jestem Sebastian, witam Was na kolejnym grzybobraniu. Dzisiaj jest bardzo, bardzo zimno, tak naprawdę jest jakieś 7-8 stopni, a mamy godzinę już około 9, ale to nic nam nie przeszkadza w zbieraniu pięknych grzybków. Jestem już w lesie, tak jak powiedziałem, i na początek znalazłem sobie takiego ładnego podgrzybeczka. I teraz mamy dziś pierwszego prawdziwka. Zobaczcie, już na sam początek naszej dzisiejszej przygody mamy takiego pięknego grzybeczka. Także zabieram go ze sobą, chodzę tutaj w koło jak zwykle i szukamy kolejnych. Przez weekend nie byłem na grzybach, zrobiłem sobie przerwę i teraz zobaczcie, jaką mam fajną miejscóweczkę. Tutaj mamy pierwszego koleżkę, przechodzimy sobie kawałek dalej. Tu mamy drugiego i tuż obok niego mamy kolejnego, a nie, tutaj jeszcze jest betka, ale trzy prawdziweczki w takim trójkącie w zasadzie, hop, hop i hop. Mam kolejne miejsce, tutaj widzę, grzybki się ładnie przede mną pochowały, ale na sam początek zauważyłem tego oto podgrzybeczka. Schylam się tutaj tak jakby po niego, ja patrzę, a tu zagrzebany we mchu prawdziweczek. Gdyby tego nam było mało, to jeszcze obracam się kawałek dalej, patrzę, a tu we mchu kolejny. Oj, tylko ten niestety totalnie zjedzony już taki, sami zobaczcie. Oj, no szkoda, tego akurat szkoda, ale tak czy inaczej mamy nadal tego oraz tego pięknego podgrzybka. Na kolejnego grzyba nie musiałem długo czekać, tam były, o tutaj, były te poprzednie. A teraz zobaczcie, tutaj kolejny schowany. Piękny prawdziweczek. No powiem Wam, że dzisiaj coś te grzybki się przede mną tak chowają. Nieśmiało, ale i tak jestem w stanie je dojrzeć. Także super. Kolejny piękny prawdziweczek. Zabieramy i szukamy dalej. Tutaj w koło są ślady ostatnich grzybobrań, bo chodzę cały czas w tych samych swoich miejscach. A tutaj mamy jednego wariacika. I tu widzę, że jest drugi, taki zjedzony troszeczkę. Łepek ma zjedzony, ale to nic, też go sobie zabierzemy. Także kolejne dwa we mchu pięknie nam się tutaj pokazały. Muszę Wam powiedzieć, że dzisiejsze grzybobranie naprawdę mi się zaczyna podobać, ponieważ wychodzą takie oto piękne okazy. Zobaczcie, w koszyczku mam ich tyle. No na razie począteczek, tak to nazwę. Ale po prostu to, jakie te grzybki są, no to naprawdę, strasznie mi się to podoba. Oho, ho, moi drodzy, takiego okazu to ja się dzisiaj nie spodziewałem. Patrzcie, w gałęziach taki oto bydlak. Na grubej nodze, piękny, błyszczący w tej rosie. No cudo, cudo. Zabieramy go. Muszę Wam powiedzieć, że to miejsce tutaj, jakby co roku tu chodzimy, ale w tym roku ono naprawdę daje wyjątkowo dużo pięknych prawdziwków. Jestem tutaj już jakiś, no nie wiem, który to jest mój raz, piąty raz na grzybach, coś takiego, może szósty. I w tym miejscu za każdym razem znajduję dużą ilość prawdziwków. Mamy tutaj kolejnego, zabieramy i krążymy dalej, bo dosłownie tutaj wcześniej zebrałem tamte, tutaj był następny, tam był ten w krzaczkach i wszystko koło siebie. Tu jest tak naprawdę, nie wiem, w odległości na razie jakieś 10-15 metrów kwadratowych zebrałem praktycznie, no nie, no wszystkie te prawdziwki. Poza tym dużym podgrzybkiem, którego zebrałem po drodze, jak tutaj szedłem. Przeszedłem kawałek dalej i zobaczcie, jakiego tutaj mamy, no ja bym go nazwał mutantem, szczerze mówiąc. Bo patrzcie, jaki dziwny. Ma strasznie grubą nogę. Taką. Ale ładny. Mam nadzieję, że będzie zdrowy. Jestem w kolejnym moim takim miejscu. Tutaj ostatnio ciąłem, tam ostatnio ciąłem. A tu mamy kolejnego pięknego prawdziwka. Dobra, przepraszam. Tu mamy jednego. Tu mamy drugiego obok. Nie zauważyłem go z początku. Dopiero jak się zabierałem za tego, to tak patrzę i tu kolejny łepek wystaje. Teraz tak, jestem w miejscu, w którym
Ostatnio znalazłem 9, później znalazłem chyba 2, jak oglądaliście poprzednie filmy. Tu jeszcze są jakieś szczątki tych, które tam ciąłem. I teraz patrzcie tak, tu jest jeden. O, taki troszeczkę. O, też coś mu dolega, ale tak czy inaczej tutaj mamy jeszcze jednego. Proszę bardzo. Widzę, też jest coś tutaj zjedzony troszeczkę, ale tak czy inaczej jest to miejsce, w którym przez ostatnie 3 grzybobrania coś znalazłem, więc naprawdę wygląda tutaj fajnie. No i tak samo, tu znalazłem przed chwilą te 2. Ostatni raz tutaj ciąłem, tu jeszcze był podgrzybek z tego co pamiętam. I tutaj z dala widzę kolejnego. Dobra, mamy kolejne 2. Zobaczcie, tutaj sobie taki rośnie. I tutaj kolejny we mchu, mocno skryty między takimi kamieniami jakimiś. No i patrzcie, tutaj widać ślady cięcia i to takie dosyć świeże. Myślę, że wczoraj ktoś tu był. Tutaj grzybnie zakryjemy, bo ktoś tego nie zrobił. A tu obok sobie wyrósł kolejny. O, proszę bardzo. Mamy kolejnego kolegę, też ukryty przede mną. Coś dzisiaj te grzyby takie nieśmiałe są. Powiem tak, dzisiaj moje miejscówki nie zawodzą. Tu jeszcze gdzieniegdzie widać ślady ostatnich moich grzybobrań. A tutaj zobaczcie. Tu mamy jednego. I tu drugiego. Tak wygląda mój koszyk na tą chwilę. I tak, tutaj zbierałem właśnie przed chwilą te 2. I teraz patrzcie. Tutaj dojrzałem jednego pod drzewkiem, troszeczkę zakopanego. I z daleka patrzę sobie, a tu kolejny łepek wystaje. Proszę bardzo. Oj, ten też taki będzie. Gruba noga. Takie uwielbiam najbardziej. Tylko popatrzcie. Wygląda trochę jak taka piłka. Ale piękny, piękny jest. Proszę, proszę. Mamy kolejnego. O, też takiego mutanta. Na takiej grubej nodze. I zauważyłem go z daleka. O, i powiem wam, że widzę jeszcze jednego z daleka. Czekajcie, o tam. I zaraz też się po niego przejdziemy. Ogólnie pojawia się bardzo dużo komentarzy, gdzie zbieram tak piękne grzybki, więc dokładnej lokalizacji wam oczywiście nie podam, bo byście przyszli i mi wyzbierali wszystko. Ale żarty żartami, tak naprawdę jest to województwo świętokrzyskie i ja zbieram grzybki w okolicach Skarżyska Kamiennej. Ogólnie z tego co mi wiadomo, to w większej części województwa naszego, czyli świętokrzyskiego, są grzyby, więc jakby ktoś chciał się wybrać z innego, bo u was nie ma, no to w sumie zapraszamy. Lasy są naprawdę duże, tylko tak jak mówię, grzyby tutaj są naprawdę, naprawdę tak miejscowo. Nie ma tak, że wejdziecie sobie do lasu i od razu będziecie zbierać, bo naprawdę za nimi trzeba się w tym roku nachodzić. Nie ma tutaj jakiegoś turbo wielkiego wysypu, więc tak jak mówię, połazić trzeba, ale znaleźć na pewno znajdziecie. Powiem wam, że poszedłem troszeczkę w głąb lasu i miałem straszny przestój, praktycznie nic nie znalazłem, jedynie kilka takich podgrzybeczków. I wracam na moje stare miejscówki i zobaczcie, jestem już bliżej miejscówek i od razu prawdziweczek. Więc wydaje mi się, że nie mam co chodzić gdzieś dalej, tylko w zasadzie po sprawdzonych miejscach tutaj sobie krążyć. Wróciłem w miejsce, od którego zaczynałem dzisiejsze grzybobranie i zobaczcie, jaki wita mnie tutaj piękny kolega. I kolejny prawdziweczek. Tutaj pod drzewem sobie rośnie. Tylko popatrzcie, jaki piękny. Proszę, a tutaj mamy grzybka, którego jeszcze w tym roku nie widziałem. Zobaczcie. No piękny, naprawdę. Wydaje mi się, znaczy moim zdaniem jest to jeden naprawdę z ładniejszych grzybów, jak mam być szczery. Ale jego ja przynajmniej nie zbieram. Wcześniej spotkałem jednego, a teraz patrzcie. Cała rodzinka. Powoli zmierzam już w stronę domu. Mam 3/4 koszyka i teraz patrzcie, jakie tutaj znalazłem 2. Tu jeden,
I tutaj drugi. Bardzo ładne, takie nieduże. Idę sobie teraz takimi mchami i tutaj znalazłem już trochę podgrzybków, a teraz patrzcie, mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No na razie widzę pięć, ale obstawiam, że może być ich tu naprawdę więcej, bo te podgrzybki tutaj naprawdę lubią rosnąć, więc zaraz je pozbieram. Zobaczymy, czy uda mi się jeszcze tu coś znaleźć. Trochę tych podgrzybków nacinałem i teraz w końcu, po dosyć sporej przerwie, mam wreszcie prawdziwka. Czekajcie, czy może dwa? Nie, tylko jeden, na razie. Dobra, moi drodzy, ja kończę to grzybobranie. Wygląda to w ten sposób. No, prawie cały koszyk. Ale niestety tutaj, gdzie już przyszedłem, naprawdę nie ma tutaj nic, ani jednego grzyba nie znalazłem. Także nie ma co tutaj przedłużać. Ja lecę na ścieżkę, na drogę i lecę już do domu. A jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych grzybobrań. I życzę Wam udanych i owocnych zbiorów. Trzymajcie się, na razie.